To już nasz finał. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nam dopomagali. Budowało nas prawie 30 panów. W listopadzie rozpoczęliśmy, parę dni w grudniu. I dzisiaj jest taki finał. Już powolutku wynosimy figury. Cieszymy się, że wszystko udało się zrobić. Przede wszystkim bezpiecznie. Zużyliśmy troszeczkę drewna nowego. Dużo nowych śrubek już w tym roku, nową, nie bijemy gwoździ, tylko wszystko kręcimy na śrubki, żeby to łatwiej rozkręcić i przechować na przyszłość. Szopka dostała nowy wymiar, nową szatę graficzną, żeby zawsze zaskoczyć wszystkich, którzy do nas przychodzą. Niech się cieszą, że jest inaczej, jest ładniej. Kolejną nowością naszej szopce jest to, że po raz trzeci możemy być tutaj czynnymi uczestnikami. Można wejść do środka i być bardzo blisko Bożej Dzieciny, Świętej Rodziny. Zwierząt nie ma, mamy też dużo figur wykonanych, ponad 40 figur, też wszystkie nie zostaną wyniesione, ale to, co jest najważniejsze będzie, czyli Święta Rodzina, Trzej Królowie i duża gromadka pasterzy, którzy będą wykonywali tutaj różne prace, a przede wszystkim przyjdą pokłonić się ze swoimi podarkami, które mają. Jeden obraz zastępuje 1000 słów. I jak się wchodzi w taką szopkę, po kolei te elementy, aż dochodzi się do Dzieciątka Jezus, do Maryi i Józefa, gdzie praktycznie odbija się w tym i Ewangelia, ale też i nasze dzieciństwo. Wszystkie, myślę, dobre uczucia, które tak dzisiaj bardzo nam są potrzebne, też dobre takie uczucie, takiego, które będzie nas prowadziło, no to serce się raduje. No i tutaj też chcemy zaprosić do tej naszej szopki betlejemskiej, naszej tutaj ze Szczepanowi, już po raz 24. Może niektórzy będą znowu rozczarowani, że nie będzie żywych zwierzątek, bo wszyscy liczą i kojarzą tę naszą szopkę tutaj ze zwierzątkami, ale my no, przez pandemię też zastąpiliśmy zwierzątka żywymi ideami. I w tym roku taką żywą ideą jest, aby spotkać się ze Słowem Bożym. I chcemy zaprosić, i czy w kościele, czy tutaj, żeby ci, którzy będą nawiedzać tą szopkę, wylosowali sobie kartę ze Słowem Bożym dla siebie. I idea jest taka, żeby się westchnąć do Ducha Świętego, przyjść, wylosować, otworzyć, jakie to słowo jest, przeczytać, zapamiętać, kartę odłożyć z powrotem, a słowo zabrać ze sobą. I niech to słowo w życiu, że tak powiem, pracuje, rośnie razem z tymi, którzy właśnie będą nawiedzać naszą szopkę. Z tym obrazem i ze słowem. W tym roku właśnie chcemy się skupić na tym, co jest. Słowo stało się ciałem. I zapraszamy do tego, żeby odkryć Pana Jezusa też jako źródło Ewangelii, tego słowa, które dzisiaj na różne sposoby dociera. Czasem mniej, czasem więcej, ale przy Bożym Narodzeniu no to jest tym bardziej, żeby właśnie podejść. Nie tylko nasycić się obrazem, ale niech to dzieciątko również przekaże nam słowo. I każdy wylosuje sobie i niech to słowo w nim rośnie.